closer. Thank you.
Fixer z ZSRR przyleciał do Night City. Mój klient chce bliżej poznać naszego niespodziewanego gościa. Jedź do portu w Kabuki i zamontuj lokalizator GPS w aucie tego Sowiety. To auto, które nasz radziecki towarzysz specjalnie sobie tutaj sprowadził. Szczegóły w załączniku. Wszystko, co zobaczysz w telewizji. W tej chwili!
nie ma sensu. Pięknie. Po cichutku i skutecznie. Jak w filmach. Tylko u nas stawki są nieco niższe. Ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Zamykam kontrakt.
Hej, tu Besaisis. Nie mogę w tej chwili odebrać telefonu. Jak będę miała ochotę, to odzwonię. Pa. Thank you.
Od jakiegoś czasu nie było nowych ataków cyberpsychozy. Myślę, że możemy zamknąć ten temat. Wpadnij do mnie przy okazji, to pogadamy.
Hej, Claire. Gotowa do kolejnego wyścigu? Ten będzie ciężki. Offroad i dużo strzelania. Weźmiemy moją bestię. Chcę ją wypróbować w terenie. Jakby co, to jestem już na miejscu. Świetnie. Za chwilę do ciebie dołączę. Okej, do zobaczenia. Co? Nie słyszę. A, o nim mówisz. Szczerze mówiąc, to... nie wiem. Jakoś zniknął mi z radaru. Mhm. Spróbuj. Hej, V. Dobrze cię znowu widzieć. A więc przed nami kolejny wyścig. Drugi z czterech, mam nadzieję. Gotów na jazdę w terenie? Coś mało kibiców, nie? Kto chciałby się prażyć w tym słońcu? Dla paru ścigających się wariatów? Tak, średnia rozrywka. Widzę tu konkretną ekipę Aldecaldos. Uważają ten wyścig za swój. Niesłusznie? Z reguły ktoś od nich go wygrywa, więc pewnie słusznie. Dobra, nie zamierzam smażyć się w tym słońcu. Zostaję w wozie. Jasne. Nie. Nie mam tego. Już myślałem, że mnie dzisiaj wystarczy. Znowu będę musiał wziąć Bulliego na działowego. Zapnijcie pas. Bulli to świetny strzelec. Poprawcie majtki. Tak, ale rozgrzejcie swoje kruchoty. Gęba mu się nie zamyka. Startujemy za 30 sekund. No następny raz. Hej, ty. W bagażniku masz dwa opakowania srebrnej taśmy. Nie zwracaj uwagi. Luigi zawsze tak świruje. Tak, tylko nie. Ej, co tam? Powodzenia w wyścigu. Dzięki. Uważaj, V! Thank you.
Nie było łatwo. Podjedźmy pod metę. Jaki skrót? Jak powiesz, stary... Przecież to jest teren Rejfsu. I straciliście go? Jezu, nie wierzę, jak z pieprzonymi dziećmi. Dobra, wracajcie, tylko już, kurwa, bez skrótu. I jak mi idzie? Niepewnie tniesz zakręty i ostatnią dzidę mogłeś zrobić szybciej, ale to detale. Czyli nie żałujesz, że wzięłaś mnie na kierowcę? Jeszcze nie. Poprzedni kierowca był lepszy ode mnie? Był. Był dobrym mężem i świetnym kierowcą. To dla niego dalej się ścigasz. Uwielbiał to. Czuł maszyny jak nikt inny. Mówiły do niego. Rozumiesz? Kiedy wsiadał za kółko, dosłownie sprzęgał się z wozem bez wszczepów. Więc postarajmy się dla niego wygrać. Liczę na ciebie. Chcesz podwózkę pod mój garaż? Jasne. No to w drogę. Thank you.
Siema. Słuchaj, mamy korpoza w potrzebie. Gość się pochorował, wylądował na wózku, a teraz chce okraść swojego pracodawcę. No, chyba nie zostawimy go z tym wszystkim samego, co? Szczegóły w załączniku. Jesteś od El Capitana? Tak. Wi. Poczekaj chwilę. Jeszcze moment. Niezły potwór. Co? To Kendachi Micro 7-6 z dodatkowym chłodzeniem. Tak. Dołożyłem jeszcze do niego procesor i wymieniłem szynę systemową. A teraz przejąłeś monitoring motelu. Pewnie reszty systemów też, co? Tak, tak. Okej, chyba nikt cię nie śledzi. Przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem Pedro. Nadal możesz się z tego wycofać. Widzę, że się boisz. Może to nie jest robota dla ciebie. Nie, ja chcę. Wszystko przemyślałem. El Capitan przekazał mi, że planujesz akcję i potrzebujesz pomocy. Powiedzmy, że chcę pożyczyć ciężarówkę od firmy. Chcesz okraść swojego pracodawcę? Tak, chcę. Tylko ciszej, proszę. Jeśli mam ci pomóc, to muszę choć trochę ci zaufać. Co mam zrobić? Po prostu powiedz. Podczas akcji musisz zachować spokój. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak, rozumiesz? Zadrzesz z korporacją. Zdajesz sobie sprawę z konsekwencji. Nie odpuszczą ci. Wiem. Dobra. Mów, jaki masz plan. Plan, jasne. Już tłumaczę. Naszym celem jest autonomiczna ciężarówka ZTTH-u, przewożąca pulsatory do AV-ek. Jej trasa jest codziennie zmieniana przez randomizer. To jak ją namierzymy? Refaktoryzowałem randomizer, wiem jak działa. Okej. Czyli jesteś w stanie przewidzieć trasę ciężarówki. Co dalej? Zatrzymam ją i zhakuję. A ja? Będziesz na miejscu, wsiądziesz do ciężarówki i użyjesz tej drzazgi. Co na niej jest? Chiński lodołamacz, który zrobi wyłom w barierach ZTTH-u. Bez tego nie dam rady zhakować naszej... Znaczy... ich ciężarówki. Czemu chcesz ukraść akurat pulsatory? Bo nie są za duże, łatwo je sprzedać, no i... są warte setki tysięcy eurodolarów. Dla nich to grosze, a dla mnie szansa na to, żeby... odmienić swoje życie. Gdzie mam czekać na ciężarówkę? Przed kawiarnią Kenmore. Przez kilka najbliższych dni ciężarówka będzie tamtędy przejeżdżać koło 17. Jak już tam będziesz, to do ciebie zadzwonię. Możesz powtórzyć mi plan? Zatrzymam ciężarówkę przewożącą pulsatory do AV-ek. Następnie ją zhakuję. A ja do niej wsiądę i pomogę ci ją ukraść. Pedro, bądźmy szczerzy. To cała akcja zupełnie do ciebie nie pasuje. Czemu to robisz? Wolałbym o tym nie mówić. Muszę wiedzieć, z kim pracuję. Mam stwardnienie zanikowe boczne. Na czym polega ta choroba? Na tym, że jeszcze 3 miesiące temu chodziłem. A za 3 kolejne będę już przykuty do łóżka. Nie będę w stanie ruszyć palcem, nie będę w stanie mówić, ani nawet samodzielnie oddychać. Równie dobrze mogę zaryzykować, próbując to zmienić, nie? Dobrze, pomogę ci. Do usłyszenia. Dziękuję. Pamiętaj, skrzyżowanie przed kawiarnią Kenmore. Bądź tam o 17.
Wiem. Okej. Patrz na skrzyżowanie. Już! Biegnij do ciężarówki! Jestem w środku. Wepnij drzazgę do gniazda, na prawo od kierownicy. Już. Cholera. Co się dzieje? Poczekaj chwilę. Mama. Przejąłem kontrolę, mogę jechać. A ja mam siedzieć i podziwiać widoki? Uważaj, mogą pojawić się w każdej chwili. W porze? Udało się. Udanej podróży. Dziękuję ci. Im dłużej rozmawiamy, tym większe ryzyko, że nas znów namierzą. Oczywiście rozumiem, bez odbioru. Bez odbioru. Piękna akcja. Nie wiem jak dla Petra, ale dla mnie już jesteś bohaterem. Jak? Nie tak gra, to się kasa zgadza, nie? Szacunek. Zamykam kontrakt.
Nie jestem zwolenniczką rozwiązań siłowych, ale czasami trzeba sięgnąć po starą, sprawdzoną metodę. Przemoc. Mam jednego typa do spacyfikowania. Sadysta na korporacyjnej smyczy. Prawdziwy wrzut na dupie Night City. Zrób przysługę nam wszystkim. Nie weź ten kontrakt. Szczegóły w załączniku.